Captain, it looks like the Cabal are in very deep water. We're getting indications that some of their own people are unhappy about the experiments and the species, and that they, along with Visconti Maudlin and a dozen other personnel, have managed to hole up in a number of administrative buildings to the west of Antaeus. Witam wszystkich, tu znowu Poniosielema. To jest dalszy ciąg Hostile Waters, Antaeus Rising. Jak zwykle wysłuchajmy do końca odprawy. The leaders aren't letting them go without a fight, though. They're moving units in to demolish the buildings. I don't think they give a damn who survives and who doesn't. They're just single-mindedly going to ensure that we don't get our hands on any of their people. Mają przerąbane. Get in there and protect those buildings. We need as many of those people to survive as possible. Okay. Once you have the area secure, escort the convoy to the docking area located on a promontory situated to the southeast of the island. Once there, we can pull them out. Okej, okay, standardowa, obecna w większości gier strategicznych misja konwojowa, powiedzmy. We were going to wait until we'd had time to test it, but it looks like you're going to need all the help you can get. Oh yeah. The Cabal are not going to give these people up without a fight. We're putting off the test plans and giving you Phoenix. Minitech have managed to make some changes to the standard Hornet pattern, giving you a much heavier and more capable machine. Good luck. O tak, to się przyda. Popatrzcie na to, tacko. Okej, okay, dobra. Idziemy z tym koksem, jak widzicie. Wyspa jest całkiem spora. I ta misja, z tego co pamiętam, również jest całkiem, całkiem długa. Więc może się zejść i przejście. A, dobra, mamy 6000 jednostek energii. Produkuję sobie na początku skraba. Z przetwornią. Przetwórnią miałem na myśli. I kto dzisiaj będzie przetwarzał sobie? Korlev, dearest of all my friends, I'm afraid you will be scavenging today. Vehicle ready and on deck. Korlev ready on bay one. Dobra, tymczasem zobaczmy na Feniksa. Jest trochę droższy. Standardowy Hornet kosztuje 150, Feniks kosztuje aż 550. I, ale zobaczcie za to, co tu mamy. Mamy znacznie więcej miejsc na moduły, więc możemy całkiem nieźle to cacko wyposażyć. Okej, okay. Standardowo ransom na początku. Dam mu dwa osłony i ze trzy pancerza i to wyczerpie większość moich funduszy, ale nie chcę się... nie chcę cofać potem jednostek, więc będę produkował jednostki w PO pełnych możliwościach. Powinien całkiem nieźle sobie teraz dawać radę. Vehicle ready. Ransom on bay 2. Okej. Okay. Dobra, teraz weźmiemy ransoma. I przesuniemy go mniej więcej tutaj. Ich baza jest chyba gdzieś tutaj, jeżeli się nie mylę. No i cóż, będą wysyłać jednostki, żeby zniszczyć to. No ale z obroną nie powinno być większych problemów. Ania. Trochę się pomyliłem. What's happened to this facility? Yeah, this is Ransom. Yes, sir. Jednak ich baza jest gdzieś z tej strony. Yes, sir. Tak, więc ty, Ransom, jedź i ataku wszystko po drodze. This is Ransom. I'm picking up movement. To fajnie. Protect those buildings and that convoy. Don't let any harm come to them. Ten Feniks jest chyba trochę wolniejszy od Horneta. Co ma oczywiście to logiczne, logiczne tłumaczenie. Ale fajnie, że zadziałały takie szczegóły. Ale strzelanie z tego cacka to jakoś tak fajnie się czuje. Okej, okay, jakiś apacz nawet, czy laser nawet zdejmę to. Nie strzeliwuję te budynki. A ten apacz pijemy na to, próbował się przebić przez moją. Tarcza. This is Ransom commencing attack. Ty, tutaj, rozwalaj wszystko, co się da. Na razie Ransom sam nie za dużo zdziała. Ruszaj się, Ransom. Nie kup trochę. A ten krwawi, to dosłownie. Dobra, teraz twoja kolej. Absorption complete. I'm there. Attacking. Reinforcements are quiet. Szybciej, Ransom, szybciej.
Chyba przydałaby mu się tu pomoc z tymi czołgami. Sporo ich tu jedzie. To wiecie co? Chyba zrobię mu Horneta do pomocy. Horneta z osłoną i z pancerzem. Akurat nie stać, więc... Wow, zobaczcie, mamy nowego człowieka. Nawet nie zdążyłem go zaprezentować. Lazar. Lazar to Francuz. Z dosyć niewyparzoną mordą. Ale dobra, dajmy mu dzisiaj szansę. Vehicle ready and on deck. I thought I was supposed to be dead. Qu'est-ce que vous voulez? Jak słyszycie, Francuz? No to podjedzie sobie, poniszczy te czołgi. Okay. Ponieważ dałem mu skalpela, więc powinno mu znacznie lepiej iść. Znacznie szybciej niż Ransomowi. Ransom, te roboty. The waves aren't slowing down. You need to destroy the base producing those units. Reinforcements urgently requested. Cold red, taking hits. A tymczasem oni cały czas strzelają. To nie jest dobre, ale zaraz się tym zajmę. Jak widzicie, Lazar całkiem nieźle sobie z nim radzi. No, czyli są bunkry, czyli musimy się też zbliżać do ich bazy. Okej, tu już widać ich bazę. O ile się nie mylę, tutaj mieli produkcję. Yes. Confirmed. Produkcję energii, więc zaraz się nie zajmę. Lazar strzela do celu. Wow. Roger. Ledwo ci przywołam, jeszcze muszę odwołać. Ransom here. Już to jest mamut jeden w rednie. Accepted. Unit engaged. Taking damage. Nie uważaj, Lazar. Nie chcę cię stracić. Trochę mnie jednak kosztowałeś. Reinforcements required. I'm being shot at. Wow, strzelają. Nie, to nie jest dobry pomysł jednak, żeby tam skalpera wprowadzać. A ty tymczasem nie masz co robić. Może udaje się trochę poskawędrować. Okej, już się pozbył. Nic nie potrafię zrobić. Takiej ilości pancerza. Okej, fajnie byłoby się Lansa. Jakby się Lazar trochę... O i tak jak mówiłem, tu są dosyć spore. Tutaj sobie produkują energię. I jak im tutaj zniszczymy, tutaj powinno spore pomóc, ale tutaj niestety są ciężkie akaki. Więc chyba dopóki nie zdobędę... W sumie wiecie co, mogę sobie po prostu zrobić jakiegoś salamandra. I tutaj go podesłać, żeby się tym zajął. No ale musiałbym na to również nie mam energii. Okej, więc tutaj musimy trochę... Korla. Confirmed. Chcemy tutaj... Nie, wiesz co, ty jednak się tutaj nie zapuszczasz tak daleko. Trzymaj pozycję tutaj. Teraz Ransom może sobie strzelać. Jakby Lazar to podjechał zaatakować tych, to pewnie dosyć szybko by wszedł w zasięg akaków w bazie. A tego nie chcę, a tego nie chcę. Hybrid Apache detected. Hull strength falling. Wiecie co, w sumie na razie niepotrzebny nam jest też tak ten Lazar. Rozwalę go i w jego miejsce sobie zrobię tego, co mówiłem. Bioenergy store located. Salamandra. Na razie znacznie bardziej mi się przyda. Chodź tutaj, nie uciekaj. Latanie tym Feniksem daje jakoś taką frajdę wewnętrzną. Nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć, ale...
Da. No to co mnie oszukujesz? Najpierw mówisz, że Scavenger kopita, potem, że Adrenalysis zdecyduje się kobieta. No patrzcie, jak ładnie księżyc wyłania się. Ma przyspieszany dzisiaj ruch quick save, ponieważ quick save zawsze są fajne. Długo? Jeszcze? Okej, już niedługo. Dobra. Salamander. Osłona i jedna jeden pancerz. Lazar! Daję ci drugą szansę. Vehicle ready. Lazar on bay 2. Śmieszny gala. Dobra, podjedź tutaj jakoś. A potem tutaj. Roger that. Mam nadzieję, że znajdzie drogę. Tak, wiem, że strzelacie. Wow, aż tam mają działo. Ale konkretnie nie chcę, żeby ten SGP gdziekolwiek zbliżał się do mojego... do mojego skarawa, więc sobie tutaj tak postoję. Jak ja mu dałem Stingera? Fail. Nie zamierzałem, chciałem dać mu co innego. Ty się wycofaj na razie. Kto bliżej podjedziesz, to zacznę w ciebie strzelać. Ale spoko, jak już przerobimy tamto ich produkcję energii na złom, to... A, Lazar. To ich haubica, spokojnie. Ransom here, commencing attack. Shields holding. Ransom here. Roger that. Ty się trochę wycofaj. Lazar. Full strength falling. Ja im chcę te akaki zniszczyć. There's hostile movement on radar. This is Ransom. I'm at the RV. Nawet nie dowiedzą się, co ich zniszczyło. Dobra, są tu jeszcze jakieś akaki, nie? Ale jest na dole mamut, który niezbyt przyjaźnie się na mnie patrzy i tutaj chyba małą wycieczkę robił w kierunku Lazera. Nie trafisz mu. Albo nie trafisz. Rozimy z siebie droń. No dobra. Tutaj strzelają. Chyba... chcę strzelić Lazara. Zaraz im tu przeszkodzimy. Dobra, niech się tam zajmą. Lazar może się odbędzie. Bardziej chcę bronić, bardziej chcę bronić na końcu. No ginże w końcu. Okej, spoko. Lazar już się zajął sprawą. To ty, Lazar, zajmij gdzieś tutaj pozycję. A tymczasem ciebie spróbuję przemycić tam, żebyś mogła sobie zbierać selekcję. O tak, złam, dużo złom. Someone get this little devil off my tail. Lazar here. Yeah, this is Ransom. We have another chance. This is Ransom. I have a confirmed kill. Korlef here. I've cleared the area of metal. Jeszcze bardziej w tamtą stronę trzeba pojechać. Tam dokładnie. Może nie będą w nim strzelać. Byłoby miło z ich strony. Szybuję jednak tych surowców tutaj. Mhm.
Jedź, Korlaf, jedź! Do przodu! Głupie. Jestem w zasięgu tych w bazie. Dlatego strzelają, ale tam chyba powinno być już wszystko ok. A nie. Przysłali kolejnego wkurzonego. Nie, to nie jest mało, to jest SGP. Ruszaj się. Zresztą teraz już im się skończyła ten. Masz tu sporo do roboty. Okej, dobra. Mamy ich na razie w szachu. Zbyt dużo nie powinno... Wow, wow, wow. Jednocześnie nie mogę tam też podjechać lazarem, żeby tam zacząć scavenger niszczyć te wieże, ponieważ mają również haubice. Więc jedyne co mogę zrobić, to poczekać na Rino. Powiedzmy z jedną osłoną, jednym pancerzem i Warhammerem, jakieś 3700 wyjdzie. To trochę zajmie. A dzięki temu będziemy mieli już solidną opcję do zaatakowania ich bazy. Ale dokładnie potrzebuję 3700. Powoli kończy się złom. To niezbyt dobrze. Jak widzicie, już jest totalny niespokój na razie. Więc mogę sobie tutaj spokojnie pozbierać wszystko. Tak, tak, skarab, znaczy korla, ładnie robisz salta. Okej, dobra. Zmienimy sobie punkt na tutaj zbiorczy i zbudujemy sobie tego Warhammera, tak chcę. Vehicle ready and on deck. Patton on bay 2. I am up, sir. Zaraz tu przyjedzie i zacznie grzecznie nam robić porządek w bazie wroga. A mówiąc porządek, mam na myśli totalny bałagan. Nawet podoba się taki bałagan, w którym walają się złomy wrogich pojazdów. Nie zbliżać się do bazy. Przyjęto. Okej. Okay. Witamy cię, Patton. Yeah, this is Ransom. This is Patton. Sir, yes, sir. Możesz zacząć od tych, potem przejść do tych, potem do tych, do tych i tam w końcu. Nie miej zabawy. I've commenced demolition. One unit down. Fajnie, wszyscy się cieszą. A votre service. Acknowledged.
Patton here. Hostile down. Welcome aboard, sir. Tak, nie zbliżać się do bazy. Not too shabby. He died with honor. Hostile unit destroyed. Code red. Taking hits. Whoa. Urgent assistance is required. Enemy engaged. This is Patton. Potem się zajmiesz Roger tym. That. Affirmative, sir. Yes, sir. Affirmative, sir. Przydałby się jeszcze jeden salamander. Może wiecie co, nie skonstruuję salamandera, tylko skonstruuję drugiego Feniksa z skalpelem. Tak, to będzie całkiem niezły pomysł. Ty możesz wrócić do roboty. Niedługo będziesz miała więcej do zrobienia. A w tym czasie ja sobie skonstruuję skaraba bez niczego. Tak. Unit complete. Po co? Zobaczycie już niedługo. Structure destroyed. Dobra, Ransom zapewnił więcej wizji. Be careful of this bio-ak-ak. Gdzie ty widzisz bio-ak-ak? Tam. Sir? Roger that. Yes, sir. Roger that. Dobra, a może jakoś się nie zajmie. Structure destroyed. Engage the building. Enemy engaged. Radar outpost detected. Okej, spoko. Spokojnie, to teraz pójdzie. Ile kosztowałby mnie mój upragniony Phoenix ze skalpelem i powiedzmy Scroker na pokładzie 3950. Nie daleko jestem, tylko pod warunkiem, że ty się nie będziesz obijać. Okay, sir. This is Korolev. Scavenging. Tak, tutaj przejedziesz po tym tam. Enemy down. Demolition underway. Be careful of this bio-ak-ak. Gdzie ty widzisz akak? This is Patton. Patton się na pewno zainteresuje tą informacją. I'm picking up multiple. Całkiem spora baza. Ale spoko. Mniej więcej złomu potem na przerobienie na jednostki. A jednostki się jeszcze nam przydadzą. Patton here, commencing attack. Phase 2 scavenging complete. Starting first phase analysis. Brydowa wieżyczka dziełowa. Okej, ale to już jest ich cała baza. Okej, dobra, już mój bezimienny skarab. Bezużyteczny się pojawił. Pewnie was interesuje, po co ja go tu przywiozłem, ale tu już odpowiedź jest bardzo prosta. Jak... A teraz po tym, jak tylko zniszczymy tamte budowle, te owieczki nasze zaczną się poruszać w kierunku tamtego doku na południu, którego tu widzicie. No i my będziemy musieli ich bronić. Oczywiście my. Oczywiście droga nie jest zbyt czysta, że tak to ujmę. I po drodze jest co najmniej kilku trochę rzeczy do zniszczenia. Więc można sobie ułatwić zadanie. Po prostu zablokujemy tutaj skarabem przejazd. Oni tu będą czekać aż... Oni nie znajdą drogi naokoło. Oni tu będą grzecznie czekać, aż my... usuniemy tego skaraba. W międzyczasie my sobie tam poczyścimy wszystko, co trzeba ładnie. Dopiero jak będzie czysto, to no, przepuścimy ich, żeby jechali sobie dalej. Wszyscy będą szczęśliwi, zdrowi, cali. Tak, już. Korlef, tutaj. Patrz ile złomów. Patrz jaki fajny złom. Every
Złomie, 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 chodź tu do mnie. Jak ja cię lubię. Czy to już wszystkie... Tak, to już chyba wszystkie ich działania. Nagrzewa się powoli, powoli, powoli. Ale uparcie zmierza do finału, w którym 2500 jednostek energii ląduje na moje konto. Okej, dzięki. Możesz robić swoje. Tymczasem Croaker ze skalpelem. Tak, tak. Przyjedzie tutaj i zacznie niszczyć wszystko. Brzmi na dobry plan. No, au. Za ciemne są te wizory. O, jeszcze więcej złomu. Wow, ile złomu. Będziemy mogli się naprodukować do limitów naszych. Już słyszę Krokera. Okej. Kroker znacznie przyspieszy robotę. O, co tam tak... wybuchło. Centrum dowodzenia. Pewnie tej przerwie skawędżowania, ale... No, tak. Miałem rację. No dobra. Nie przynajmniej miała co robić. Zmutowane centrum dowodzenia, chcieliście powiedzieć. Nie jest takie zwykłe centrum dowodzenia. Okej, dobra. Zniszczymy go. Wyślemy, powiedzmy, ransoma na przeszpiegi. Poszukamy jakiś baz drugiego oporu. No i zajmiemy się powoli jego likwidacją. Na pewno widzieliście, ten port jest strzeżony. Było tam parę jego właśnie... Ojejku. Lazar, wybacz. Okay, sir. Ej, znowu jej przerwałem. Brawo. A miałem na myśli Lazara. Jeden Lazar tu stoi. Confirmed. Chodź tutaj, yes. Przyłącz się do zabawy. O no. Znowu, od nowa. Sorry, kurde. Trochę to nas spowolni z produkcją jednostek, ale... Damy sobie radę. Building engaged. Cieszę się, Lazar, cieszę się razem z tobą. To jest niezły zastrzyk gotówki. Da? Okej. Will do. Area clear of metal. This is Korolev. Scavenging. Okej, safe. All concrete and rubble. Czyżby oni się nie ruszali? Zabezpiecz dok dwoma ruchomymi stanowiskami. Okej, dobra, więc jednak czekają. Aż my mniej więcej przeczyścimy okolice. Nie jest to aż tak źle. Ale nie będę aż takim złym draniem, jeżeli... Nie będę aż takim złym draniem, jeżeli wam zaspoiluję, że mimo iż nawet kiedy oni wyruszą, to podczas jazdy również będą pojawiać się
pewne niebezpieczeństwa, znając tą grę. Pewne niebezpieczeństwa oznaczają zazwyczaj wyrastające z ziemi wieże. Na pewno nikt z was tego nie przypuszczał, a z pewnością nie. Dobra, tak to co by się przydało jeszcze w naszym wojsku? No nie wiem, co my mamy. Mamy już całkiem niezły zestaw. Naprawy zbytnio nam nie potrzeba. Radon detected. Mhm. Wow! Yep. Podać tu Croker. Teraz będziecie mieli trochę rozrywki z Ransonem. Sporo energii, fajnie. Szkoda, że nie wiedziałem o tym trochę wcześniej. Chociaż w sumie na początku misji tak nie musiałbym. I tak nie mógłbym zaatakować tej pozycji. Ponieważ musiałem bronić naukowcy, więc. Ransom na jedno wyszło. Accepted. Confirmed. Okay. Do dzieła, chłopcy. Ura! A Croker uwielbiam, jak to mówisz. Jestem coś takiego swojskiego. Ależ wy się nimi bawicie. Coś tu jeszcze jest. No, teraz mały scout, który nie zdąży wystartować. Zanim zostanie zniszczony. I radar. Okej. Przeczyszczamy dalej wyspę. All orders complete, Captain. Scavenging is complete. Korlef here. I have arrived. Marzę, wrócę tam. Sprawda, tam była dużo zasłania, ale chcę mieć pewność, że zbadałem całą wyspę. Nigdzie nie się czai się jakieś małe leże, które zacznie mi wypluwać z siebie. Dwunogie, samobójcze, wkurzające, biegające, co się. Tak, to dosyć dokładny opis tego, czego zamierzam uniknąć. Oj, kobieta. Właśnie, że ty jeszcze nie skończyłaś. Okej, sir. Sir. Yeah, this is random. Jest spora energia, ale naprawdę nie wiem, co dalej produkować na razie. Metal under analysis. W sumie będę musiał wyprodukować te dwa do obrony stacjonarnej. I have one of their production facilities on radar. Aha. Confirmed. Znaleźliśmy to, czego się obawiamy. Roger that. Yep. Roger that. Możesz to przylecić trochę. This is Ransom. I'm picking up movement. Movement powiadasz, to nie brzmi najlepiej. Aha, czyli jednak mają tu produkcję w końcu tych biegających kuwienek. Yep. Yes, sir. Accepted. Może wiesz co, Croker, ty niż najpierw ich zbiorniki energii. Roger that. Bez tego może nie będą aż tacy groźni. Building engaged. This is Croker. Structure destroyed. I've engaged the structure. Przydałoby się, jakbyś nie strzelał w ziemię, Croker.
Dobra, ty możesz się nad tym wyżywać. A Ransom dalej wyskanuje, czy zbada teren. Jest więcej źródła energii, fajnie. Hybrid Mammoth on radar. No to zajmij się nim, Ransom. Confirmed. Cold Red, taking hits. Co mi teraz robisz, spycierze? Odpowiedź to nic. Właśnie, hahaha. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Hybrid Mammoth Detected. Dobra, całkiem spokojnie jest na wyspie. I found the bug power store. Fajnie, fajnie. To zajmij się tym, Ransom. Acknowledged. Roger that. I found the bug power store. That location is unobtainable. Corlef here. I cleared the area of metal. To jednak trochę zajmie. Mam jeszcze jakieś dostępne. Może zrobię jednego szybkiego Horneta. Powiedzmy, że... Borden, ty chyba lubisz rozwałkę. Mam dla ciebie to całkiem fajne zadanie. Pal, niszcz i... Unit complete. Borden on pal, niszcz, okej. Okay. To może starczyć. Borden. Aha. Okej. Okay. No najpierw może tak z tej strony. Okej. This is Ransom. I'm picking up movement. Walker, I'm picking up very fast flying. Wow. Wow. Sprawa naprawdę zrobiła się poważna. Teraz odsunęły również. Obcy mają siły powietrzne. Tak, ale chcę zniszczyć ten zbiornik, który mi wezmę. Wow, to boli. Attacking building. Tylko proszę wyciągnąć. Wow, trochę się mi to wyżywają. Ransom, dawaj, bierze ciebie. Gdzie co, przydałoby się tu resztę wojska przeprowadzić chyba? Ale resztę wojska... Więc resztę wojska mam na myśli... Patona. Niech tutaj podleci. Kroger też to może podlecieć. Accepted. Okay, sir. Ponieważ Borden się już zajmuje tym dziadostwem. Okej, okay. Znak to wizora, jakbyście nie widzieli. Raczej wiecie, ale pewnie nie widzieliście, że to jest w grze. Otóż jest. Średnio użyteczny, ale... Ale spoko. Można docenić twórcom gry, że bawią się w takie rzeczy. Mhm. Ransom trochę poobijany. Ale spokojnie, spokojnie. Ty. Korlef. Ty podjedziesz tutaj. Następnie tutaj. I będziesz miała sporo rzeczy do psucia. Ty dalej psujesz to? Starting first phase analysis. Sir. Jak ty sobie radzisz? Sir?
A, ty już jesteś prawie na miejscu. Nie. Trochę nie. Wiesz co, mam dla ciebie lepszy plan drogi. Bardziej nie wiesz. Prostej linii. I've got one, no, multiple alien units. Ransom here, commencing attack. Tak, jak się obawiałem. Hull holding. Yep. Okay. Roger. Tak, Crocker tam wleci z tym swoimi. Ransom here. Roger. Może ty się wycofaj po prostu. A Crocker tam leci z tym swoim karabinkiem, to zaraz będzie obrywał wiesz i nie skończy się to najlepiej. O, ale one szybko zjeżdżają. Wow. Croker. Ty się nie zbliżaj za bardzo. Ty nie masz co tu robić, to może chodzić tutaj, będziesz bronił skaraba. This is Patton. Roger that. I'm taking enemy fire. Okej, jeszcze za tą górką. I've reached the ORP. Powinniśmy być na miejscu. Okej, widać już nasze. I've engaged the structure. Okej, potem bierze się do roboty. Fire coming in. Negative, sir. Unit engaged. I'm taking enemy fire. Bye bye, baby, bye bye. What a beautiful sight. You're not bad. Simple and effective. Okay. But the next time, it will be me behind the trigger. Really, I prefer to be behind. Starting attack. Under attack, armor holding. Fire coming in. Yeah, baby, yeah. Croker here, attacking. Ach, te latacze są denerwujące. A zwłaszcza te dźwięki, które wydają. This is Patton. Commence the attack. Irytujący. Yep. Ransom here. Confirmed. Roger that. This is Patton. Gdzieś stamtąd nadlatują. Affirmative, sir. Yes, sir. Enemy down. It's a pleasure fighting with you. I try. You won't get big-headed now, will you? This is Croker commencing attack. Kill the fucker. Under attack, armor holding. Bye-bye, baby, bye-bye. Unit engaged. Easy. Fire coming in. GG, engaging. Enemy unit destroyed. Croker. Okej, dobra. Proszę o farne latacze. Aczkolwiek jeszcze te latające samobójcy biegają teraz. Czy to będzie dodatkowy problem? But the next time, it will be me behind the trigger. Fire coming in. Attacking. Under attack. Hull holding. Fire coming in. Death from above. This is Croker. I've got a new radar paint. Unit destroyed. Unit engaged. I've engaged the structure. Ty lepiej skup się na tych rzeczach. Yes, sir. Roger that. Sir, yes, sir. I've engaged the building. Unit destroyed. Easy life. Może jak zniszczymy tę produkcję energii, to trochę spowolni. No to je wypuść patche. Kroker. Myślałem, że jesteś informatykiem. Coś tutaj. Dużo czerwonych jest kropek. To tylko ci biegacie. Dobra, co my tutaj mamy? Wow, generator zimna. To zaraz się tym zajmiemy. Tyle, że zajmę sobie. I have one of their production facilities on radar. There's no chain of strength. Yeah, baby, yeah. Croker here, attacking.
Potem ty jesteś jeszcze gorszy. Gdzie? A tutaj. Ty masz kolejne rzeczy. Leć tutaj i niszcz wszystko. Croker. Accepted. Okay. Wow, a cóż to jest tu diabło? Yes, sir. Za chwilę będzie się przekonamy. Attacking! Picking up multiple units. One unit down. Two easy. It's a pleasure fighting with you. I try. You won't get big headed now, will you? Attacking! This is Croker, structure destroyed. Building engaged. Wolę nie wiedzieć, jacy. Jak wygrałem czołgi tych rzeczy. Może dzięki temu, że poniszczyłem te rzeczy, to się nie dowiem. Okej. Patton jeszcze może się przydać. Kiedy będziemy atakować ten port cały. Tak. Fizyka. Hostile Waters. Parotynowy czołg podskakuje na wzgórzach jak gumowa piłka. Fizyka nie tak działa. Tak, wyślij potem mu parę przyjacielskich, powitalnych salw. Chyba się porusza. Już zniszczyliście to? Wow. Jak się okazuje... Się okazuje, fabryki powietrznych nie są aż tak wytrzymałe. Jak reszta rzeczy. It's a pleasure fighting with you. I try. You won't get big-headed now, will you? Dobra, dalej mam jeszcze dwa chipy. Przydadzą się. Bazaar here. I'm old enough to wipe my own arse without you holding my hand. Wiesz co, Lazar, ty kiedyś tutaj też będziesz blokował ich. Nie wypuszczę ich, dopóki się całkowicie nie upewnię, że okolica jest bezpieczna. Pochlebię sobie ransom, nie pochlebię. Może chcesz sprzątać w następnej misji. This is Borden. Structure down. Okej. Borden. Yes, sir. Teraz zajmiesz się tym. Ransom here. Ja tu jeszcze się przelecę na północ. Upewnię się, że nie ma jakichś dodatkowych elementów. Zabawy? Demolition underway. Laptop zwolnił z obrotów. Najwidoczniej granie w grę z 2000 roku i nagrywanie jednocześnie materiału w rozdzielczości 1700 nie jest dla niego zbytnim
zbytnio przerażającym zajęciem. Są troszkę bardziej obciążające. Sam go możesz zdjąć ręką. Które gry same w sobie są bardziej wymagające. Ups. Nie, to nie było. Pik. Sorry. Okej. Okay. Już widać ten port. Teraz dowiemy się... No tylko parę akaków ich broni. Wiecie co? Myślę, że nie będę już potrzebował Patona. Więc wezmę sobie Pegasusa. Z Macenem. Wierz mi, Macen, to jest dobra decyzja. A tobie nie przystoi rangą, aby ją krytykować. Odwiedzisz go tutaj i znajdziemy dla niego jakieś bardziej wydatne zajęcie. Zajęcie, tak? Dobrze powiedziałem. Czy polecimy jeszcze sobie tutaj? Co my tutaj mamy? A, spoko. Tylko jeden amut. Jeden obraz. Niech, 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 zły ze mnie człowiek. A z siebie zaraz będzie martwy nawet. To czyni mnie na trochę lepszej pozycji. Dobra, już tylko te dwa akaki dzielą nas, okej, okay, od celu misji, od wypełnienia celu misji. Aj. Nie chciałem się tu pojawić. A, mam również mamuta. I ty dalej płoniesz. Okej, a ty dalej lecisz. Dobra, zastanówmy się, co my możemy tutaj zrobić. Pewno zrobię sobie jeszcze innego salamandra. Tak. Sentinel. Dam mu dosyć porządną osłonę i pancerz. Nie wiem, powiedzmy, dam mu rapiera. Dobra, już to sobie siądzie Madsen. Będzie sobie ładnie z tego strzelał. A tymczasem zrobię sobie jeszcze innego Pegasusa. Tym razem bez. Unit complete. I polecę sobie nim tam aż pod port. I love demolition. To fajnie, cieszę się. Ekspert od ognia może się jeszcze przydać, więc jeszcze jej nie zwolnię. Teraz tym Pegasusa sobie podlecę tam, żeby potem móc ewentualnie rozmieszczać jakoś
efektywne te wieże. A tam jeszcze będzie. Wojna nie jest rozrywką, Bato. Ja bym się tego nauczyć. Dobra, czekajcie, czekajcie. To jest sporo jeszcze rzeczy do rozwalenia. This is Corle. Will do. Co potem okay. Tutaj przyjedziesz jakoś. Will do. Okej, okay, ty sobie tutaj stajesz. Nie będzie dobrze, nie będzie dobrze. Absorption complete. Zastanawiam się, czy nie wziąć tego szturmem. No ty, wy już jesteście całkiem blisko. Sam Croker i Ransom yes, byliby w stanie to wziąć szturmem. Yes, sir. Sampling in progress. Do not move. Ach, głupi Francuzie. Stój w miejscu. Reach the ORP. I am scavenging. I'm at my destination. No nie będę ryzykował. Salamander. Baton ze skalpelem. Vehicle ready and on deck. And what type of gun do you call this? Nazywam to bronią, którą będziesz się teraz posługiwał. Więc zamknij jadaczkę i do dzieła. Ty również możesz się zdemontować. Warning. Disassembling vehicle. I dostaniesz swój ulubiony rapier. Tylko wiecie co jeszcze? Nie chcę tutaj się przenosić za każdym razem. Punkty zrzutu. Tutaj?